Dzisiaj na rynku globalnym mamy zdecydowanie lepsze nastroje niż w poprzednich dniach. Ma to związek prawdopodobnie między innymi z danymi z Chin. One były minimalnie poniżej oczekiwań, natomiast być może inwestorzy spodziewali się, że te dane z państwa środka będą jeszcze gorsze. Natomiast ogólnie PKB cały czas rośnie względnie szybko, 6,8%. W takim tempie rozwijała się chińska gospodarka w 2015 roku. Również jeżeli chodzi o produkcję przemysłową czy sprzedaż detaliczną, te dane są niższe niż w poprzednich latach, natomiast cały czas one pokazują względnie silny wzrost gospodarczy. To spowodowało między innymi, czy pomogło między innymi wzrostom na giełdzie w Szanghaju. Indeks wrócił powyżej 3000 punktów. To również pozwoliło na niezłe otwarcie notowań na giełdach europejskich i dość wysokie zapowiadające przez kontrakty terminowe na Standard & Poor's otwarcie w Stanach Zjednoczonych. To również powoduje, że dolar jest silniejszy, że mamy spadki na głównej parze walutowej. Te argumenty również są dobre dla krajowej waluty po tym zamieszaniu związanym z cięciem ratingu przez Standard & Poor's. Dzisiaj złoty jest trochę mocniejszy, gdzieś wahamy się w granicach 4,45 za euro. Dodatkowo mieliśmy sygnały z krajowych władz monetarnych, między innymi profesor Glapiński, czyli obecny członek Rady Polityki Pieniężnej, stwierdził w wywiadzie dla Bloomberga, że on jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem do objęcia funkcji szefa Narodowego Banku Polskiego, no i szefa Rady Polityki Pieniężnej po tym, jak kadencja prezesa Belki wygasa w czerwcu. Ponieważ on jest odbierany jako względny jastrzębi, to teoretycznie powinno uspokoić nastroje na rynku. Również stwierdził, że on jest przeciwny jakiemukolwiek cięciu stóp procentowych nawet o 25 punktów bazowych. O cięciu stóp procentowych nawet nie chciał wspominać w związku ze zmiennością na złotym prezes Belka, który udzielił wywiadu TVN24 Biznes i Świat. Także widać, że ten sygnał, że ten komunikat z władz monetarnych jest spójny, no i stara się ustabilizować sytuację na złotym. Kolejne dni na polskiej walucie najprawdopodobniej będą ponownie przede wszystkim zależeć od sentymentu globalnego, natomiast te wyższe poziomy na euro złotym czy na dolarze złotym najprawdopodobniej się utrzymają. Także jeżeli weźmiemy ten scenariusz bazowy, ten moment bazowy, czyli na przykład dzisiejsze otwarcie czy wczorajsze zamknięcie notowań na złotym, to najprawdopodobniej ten efekt związany z obniżką ratingu będzie wygasał, natomiast złoty w większym stopniu będzie skupiał się na czynnikach globalnych czy też danych z krajowej gospodarki, ale dopiero wtedy, kiedy minie kilka tygodni, będzie można z większym prawdopodobieństwem, z większą pewnością ocenić całościowy wpływ akurat na polską walutę obniżenia ratingu przez Standard & Poor's.